Cześć. Dzisiaj ze mną Kuba Midel, a temat typowo nieruchomościowy. Cześć Kuba. Dzień dobry. Witaj, witajcie. Może zacznę tak. Pamiętam dawne czasy, kiedy myślałem o nieruchomościach, szukałem informacji na temat nieruchomości, działałem coś już w nieruchomościach, no i był sobie taki Kuba Midel z Łodzi, który mówił: kupuj kawalerki na wynajem. Nie kleiło mi się to, w ogóle mi się to nie kleiło. To się nie opłaca, to się mało zarabia, zwroty 5-6%. Kuba, skąd ten pomysł na kawalerki? Bo muszę przypomnieć, to jest 15 lat, które minęło. Warto było? Tak, znaczy to jest inwestycja życia. Ja teraz to na oczach widzów, bo taką mam pracę dzisiaj, że uprawiam taki teatr biznesowy i na oczach widzów zdubluję ten portfel razy dwa. Niestety zapłacę za niego dużo więcej niż wtedy, kiedy była to tylko intuicja, a nie teatrzyk. Już wam powiem, jak było. Najpierw były to lokale, najpierw to były firmy i była taka książka Bogaty ojciec, biedny ojciec. O tej całej rentierce, bo myślę, że do tego to się sprowadza, żeby kupić coś raz i wynajmować. I mi się ta bajka spodobała. No to jest bajkopisarz ten Kiyosaki. To jest dobry marketingowy, jest bajkopisarz, ale napisał przepiękną bajkę Bogaty ojciec, biedny ojciec. I tą książkę ktoś podarował. Ja wtedy rozpoczynałem biznesy. Te biznesy w 2 lata eksplodowały. I kumulowałem lokale użytkowe. I nie ukrywam, że trochę pod wynajem, ale trochę tak bardziej dla siebie. Potem kupiłem biura, 8 biur, potem 24 biura, 3 lokale użytkowe. I jeden lokal użytkowy kupiłem 90 metrów na łódzkim Janowie. Nikt go nie chciał kupić, sprzedać. No, czy kupić, przepraszam. Ja go kupiłem po 1000 zł za metr, 90 metrów za 110 tysięcy. Autentycznie, z widokiem na taki ogródek, Maćka z Bogdańca 16, możecie sobie wygooglować w internecie. Wykułem okna, zrobiłem przekształcenie i wynająłem 3 mieszkania. I zobaczyłem, kurde, te mieszkania hulają lepiej niż te całe lokale. I to był pierwszy taki mój etap. Wtedy już wiedziałem, że tym rentierem jestem. Mimo tego, że były to dźwignie finansowe, to był 2010, 2011, 2012 rok, to były największe moje zakupy. Ja już wiedziałem wtedy w wieku lat 30-31, że mogę, jestem rentierem. Spłacam oczywiście kredyt, ale jest jakaś górka tam, nie wiem, 30 ileś tysięcy złotych. Ta górka co miesiąc się podwyższała, bo wiadomo, że te raty malały. Te raty były na początku astronomiczne, na biurowcu na piętrze 17, potem nie wiem, 12-15 tysięcy złotych. Były zupełnie inne stopy procentowe niż dzisiaj. A później wkurzyły mnie firmę. To były lata 2015-16, kiedy byłem po prostu zmęczony. To są te rozmowy, co prowadziliśmy na ostatnim wywiadzie. Szczęście, nieszczęście, dzieciaki, rodzina, jakiś balans życiowy. Kupiłem na odchodne kilkanaście mieszkań. Zrobiłem z tego interes. Mieszkanie takie jedno dwupokojowe, ja je pokazuję również na swoim kanale. To pięknie zaprażyło. Napisałem książkę Szkoła nie uczy jak zarabiać. No i tak się zrodził kanał, ale zanim był kanał, rzeczywiście były te opracowany schemat na mieszkania pod wynajem. Ja nie wiedziałem, że to będzie tak złoty interes, jak się okazał dzisiaj, bo te mieszkania zdrożały razy 3. Wczoraj jakaś dziewczyna zapytała najemczyni, czy ile kosztuje jakaś kawalerka 27 metrów. Ja mówię, 270 tysięcy. Dychę za metr w starym bloku, kupowana za 80, więc to są dobre wzrosty w ciągu 8-9 lat. Tylko tego nie wiedziałem, tego nie przewidywałem i tak dalej. Ja po prostu chciałem mieć pasywnych, dobrych kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeszcze miałem z 3 dyszki czy więcej tego całego z tej sieci językowej i dobre pieniądze z firmy odzieżowej. Więc ja takim rentierem się czułem, tylko no, idąc w internet nie mogłem powiedzieć kupcie sobie piętro w biurowcu, bo by to było śmieszne. Natomiast byłem w stanie, tak jak może tamte filmy, ja nie pamiętam już tych pierwszych filmów, ale byłem w stanie doradzić każdemu i taką miałem intuicję. Zresztą ja sam kupiłem parę tych mieszkań podczas kanału. Jeszcze sobie kręciłem filmy, bo to pamiętam w biurze starym u siebie w domu, że 3 mieszkania po 111 tysięcy. Ja mówię, kurde, jak tu negocjować, że bez sensu, że za drogo i tak dalej. Potem te ceny poszły bardzo w górę, więc taka historia z tymi kawalerkami. A dzisiaj jest drogo, to jest jedyny problem. Pamiętając te ceny, 1/3, to faktycznie jest drogo. Ja zawsze zadaję sobie jedno pytanie. A co jeżeli to dzisiejsze drogo się okaże tanio za 2-3 lata? Znaczy okaże się, już się okazuje. To jest jedna rzecz, a druga, że faktycznie dużo ludzi wieszczy, że najem się może nie opłacać, ale on może się nie opłacać w taki dość specyficzny sposób, że nieruchomości będą tak drogie, tak, że faktycznie nie będzie się opłacało ich kupić na wynajem, ale jak już je będziesz miał, to tobie się będzie opłacało. Ja jestem w tej sytuacji dzisiaj, że są kawalerki, za które bierzemy 1500 zł, to jest mało, bo nie opłaca się robić remontu kolejnego, wyrzucać najemcy, ale mieszkanie było kupione za 90 tysięcy złotych, za 80 tysięcy złotych. I ta sama sytuacja zadzieje się za 5 lat, że te mieszkania, które dzisiaj, czy w zeszłym roku w sumie, bo to teraz odbieram sukcesywnie te mieszkania, kupiłem po 7 tysięcy, po 8 tysięcy, już są po 9-11. No a wynajem nie będzie aż tak
aż tak wysoko. On nie wzrośnie proporcjonalnie. Zapłaci ktoś za mieszkanie 1800, 2200, 2300. Więc no, bariera wejścia będzie coraz większa w ten biznes i opłacalność będzie coraz mniejsza. Ale jak masz jak masz dwa mieszkania pod wynajem w dowolnym mieście w kraju, to prawdopodobnie masz więcej niż z emerytury po całym życiu swojego, po całym dorosłym zawodowym życiu. I to jest koniec szkolenia. Przy dzisiejszych stopach wziąłbyś kredyt na mieszkanie? Na szkolenie trwa? Możemy jeszcze chwilę pociągnąć. Dobrze, czy wziąłbym kredyt? Wziąłem kredyty na wynajem i bardzo sobie chwalę to. Czy teraz byś wziął? Tak. Biorę zresztą, żadna tajemnica. Papiery są złożone. Zamiast dawać gotówkę, robię w tej chwili takie wkłady 30, 40, czasem 50%, reszta kredyt inwestycyjny 15 lat. Nie obchodzi mnie oprocentowanie. Bo nikt nie ma na nie wpływu. Chciałbym jak najtaniej, ale bank dzisiaj ci zrobi, nawet nie wiem ile ci zrobi. 12%, 13%, inflacja 18%. Zyski z najmu wykorzystujesz do tego, żeby kupować więcej? Czy... Tak, kumuluję. Ponieważ kredyty się skończyły, a dużo w ogóle nieruchomości już nie jest na kredycie, żeby to się samo troszeczkę napędzało. Także to staram się nie podbierać za dużo. Dobra, bo teraz budujemy sobie portfel nieruchomości na wynajem. Zakładamy, tak, że ceny przez najbliższe lata będą rosły, więc tak, potencjalnie im później się wejdzie w ten biznes, tym mniej może się opłacać najem. Tak. Chyba, że będziemy mieli mieszkania, które faktycznie kupowaliśmy w tym momencie. Tak. Pod kątem kredytów faktycznie to ty już masz przychody, masz zyski, masz zyski z najmu, z firmy, z wydarzeń, z wielkiej integracji. Tak. Co jeżeli ktoś nie ma takiego nadmiaru? Też te nieruchomości? Nie wiem, to jest biznes bardzo kapitałochłonny. Sam remont dzisiaj, mnie to przerażają te kwoty, wiesz, no, remont mieszkania takiego nowego, z nowego bloku, małego, to będzie 60 tysięcy złotych. Remont kawalerki w Łodzi to jest stówa, taki wiesz, bomba i okna, drzwi, podłogi, równanie, kontenery, to jest stówka. No więc za stówkę można zrobić dużo ciekawszych ruchów. No, możesz kupić 10 monet, czy 12 zł, możesz w bitcoina zainwestować, możesz w biznes włożyć pieniądze. Tak, nieruchomości są takim, powiem ci, takim końcówką dla biznesu. Jak już masz nadwyżki finansowe, kup sobie parę mieszkań, bo już wszystko inne masz kupione, ale to nie jest interes. To jest lokata, która się samofinansuje, sama spłaca i jeszcze przynosi jakieś pieniądze. Ciekawą rzecz ci powiem, bo... Tak myślę, wiesz, może teraz nie chcę Państwa zniechęcić, tylko że trzeba naprawdę dzisiaj w naszej biednej Łodzi dla kawalerkę u dewelopera wydać 300 koła i 60 w remont. No to dwie kawalerki to jest 720 tysięcy, z kosztami kredytu to jest 1 200 000. Sporo. Czy zgodzisz się ze mną? Bo ja coś takiego przeżyłem, widzę naprawdę wiele osób coś takiego przeżyło. Z jednej strony jesteśmy kuszeni krypto. Ogromne zwroty. Potencjalnie razy 3, razy 4, razy 5. Idiota kupuje nieruchomości, idiota kupuje złoto, albo ewentualnie dwie złote monetki. Wszystko w krypto. Jednocześnie w tym samym czasie mam dookoła siebie ludzi, którzy na krypto albo nie wyciągnęli w ogóle wkładu własnego, czyli są w plecy, albo wyciągnęli ledwo co. Czyli to krypto, które miało im dać, oni analizują przez portfel. Dokładnie. Mój portfel w pewnym momencie miał razy 10, no ale nie zrealizował zysku. Dokładnie. I równolegle kupowali nieruchomości i te nieruchomości okazały się u nich 2-3-krotnie lepszym interesem i biznesem niż krypto. Powiem Wam, że ja słyszę wiele opowieści o kryptowalutach. Te przebitki na przykład razy 100. Czyli jak włożyłeś 10 tysięcy, to masz bańkę, tak? U mnie prawdopodobnie ta historia się wydarzy w nieruchomościach. Ja czekam w tej chwili tylko na jakąś zmianę planu. Może PR-owo nawet pomogę szczęściu, bo to jest niesprawiedliwe, co się stało, że jeden sąsiad buduje teraz 60 domów, a ja mogę zrobić tam karmnik dla ptaków, ale to również będzie takie przebicie. A jeszcze na domach. Dlatego nieruchomości są zajebiste. No, tylko są bardzo kapitałochłonne. Bardzo. I ten model właśnie kawalerkowy nie jest już taki prosty, jak był. Tylko widzisz, dzisiaj ludzie kupują nieruchomości, kiedy jest drogo, kiedy ja... Może nie to, że nie namawiałem, no ale pokazywałem te mieszkania w Łodzi po 3-3,5 tysiąca. To było najwięcej hejtu. Teraz już nie ma hejtu. A wtedy był hejt, że o, chodzi po tych osiedlach i namawia. Ja mówię, ja nie namawiam do żadnych kawalerek w starym bloku. Namawiam Was do zabezpieczenia tyłka na przyszłość i namawiam Was do równowagi finansowej. Co film powtarzam to. Sztuka równowagi finansowej, a nie kawalerka pod wynajem, bo ja nie... Nieruchomości są obok. To dzisiaj ludzie kupują, nie narzekają.
4 lata temu Łódź się miała wyludnić i nieruchomości miały być drogie. Szybki przerywnik. Już w sobotę organizujemy konferencję Flipy 2.0 online, czyli cały dzień z poziomu Twojego komputera, gdzie mówimy o tym, jak od A do Z inwestować na rynku nieruchomości. Niezależnie od tego, czy chcesz flipować, czy kupić mieszkanie na wynajem, nie może Cię zabraknąć, szczególnie, że dla moich widzów przygotowałem specjalną pulę biletów, którą możecie odebrać bezpłatnie w linku poniżej. Więc odbierz swój bilet i widzimy się na konferencji. A teraz wracamy do odcinka. Moja siostra studiowała w Szwajcarii i mówi, że było całkowicie normalne, że byli właściciele budynków, którzy byli tymi właścicielami już od pokoleń. Nie wiadomo, Szwajcaria to inna sytuacja, tutaj Europa, wojna, druga światowa. Ale byli właścicielami od pokoleń i jednocześnie byli ludzie, którzy mieszkali tam najmując jako najemcy od pokoleń. No tak. I dla nich było to absolutnie normalne. To będzie w Polsce lada chwila, bo najemcy nie opłaca się kupować mieszkania. To jest za drogie. Jak ktoś teraz mi płaci 1600 za wynajem i ma zapłacić 270 tysięcy za zakup kawalerki i z kredytem zapłaci 400-450, no to gdzie tu jest sens? Powiedz mi, jak to masz poukładane, bo jednak w tym wywiadzie z Mariuszem Pudzianowskim tak trochę sprowadził do parteru na zasadzie, że to jednak ta rentierka to nie wygląda tak pięknie. Słuchajcie, Mariusz jest mistrzem świata, jest strongmanem. On naprawdę jest, on swoje pieniądze, wydaje mi się, zarobił no nie na budce z lodami, ani na warzywniaku, tylko na swoim nazwisku. Ciężką pracą, tyrką, od dzieciaka kupował działki, wychował się na wsi, nie w mieście, miał inne... No inaczej został ukształtowany zupełnie. Ja uważam, nie chcę tu, broń Boże, Mariuszowi doradzać, ale wolę kupić auto w leasingu niż nie dla zasady, dla księgowości. Nawet jakbym miał 100 milionów, to i tak bym kupił helikopter w leasing. Mariusz woli inną szkołę. To samo wieczorki tutaj z Katowic przecież. No, Maciek z Kacprem. Oni wolą za gotówkę. Ja tego nie kumam. Więc tutaj nic do tego, ale skończył się wywiad i Mariusz wprost powiedział, że on nie żałuje zakupu nieruchomości. Nie wiem, czy Mariusz, to mi wybaczysz te słowa, ale no, kupowałeś to w bardzo dobrym momencie, kiedy mieszkania były po 2-3 tysiące złotych w Warszawie, dzisiaj są po 20. To nie ma nic wspólnego, czy kupujesz za kredyt, czy za gotówkę, bo to jest dobry ruch inwestycyjny. To, że Mariusza wkurza, że trzeba odmalować mieszkanie, no mnie też wkurza, że żona mówi, że mieszkanie ma 6 lat, dawaj dwie dychy, bo trzeba zrobić lifting. No to myślisz, że ja lubię dać dwie dychy? To samo teraz przeżywam, nowa kuchnia, nowe meble. Ja nie lubię dawać dwóch dych. Wiesz, to jest kasków motocyklowych. Co w ogóle myślę, że na polskim rynku ogromną różnicą, w ogóle koncept pieniądza czy kredytu, jak w Stanach na stałej stopie, na 30 lat, to nie korzystać z takiej dźwigni. No właśnie, właśnie. Rozwaliło mi to głowę. Biorąc kredyt na 1 000 000 złotych i niech on kosztuje stała stopa 10%. I w tym samym czasie wkładając ten 1 000 000 na lokatę na 10%, to opłacałoby Cię brać pieniądze z banku i wkładać je na lokatę, oczywiście zakładając, że miałbyś dokładnie ten sam wynik. No, tak ten świat jest skonstruowany. Filip, no nie odkrywasz Ameryki. Tak jest. No tak jest. Tylko boimy się. No to, co mówiliśmy w ostatnim też wywiadzie, filmiku, że ten kredyt, jak ja powiedziałem rodzicom, dziadkom, że biorę 1,5 bani kredytu w wieku 25-6 lat na jakieś piętro w biurowcu, zapowiedziałem. Znaczy dobry biurowiec, bo teraz tam mam klienta, także bardzo dobry biurowiec. Najlepszy w Łodzi. Byli przerażeni, ale to była właśnie dźwignia. No, nawet kawalerka kupowana, wiesz, która kosztowała. Ja, wiesz, jaki jest ból w ogóle, jak mamy się pożalić na system, to system jest taki, że przedsiębiorca w ogóle no, nie może zarobić na tyle normalnie na swoich firmach, że musi wspomagać się kredytem. No, powinieneś mieć dobre pieniądze z biznesu, iść do dewelopera i kupić 20 mieszkań. Ale ja nie miałem takich płynności, żeby sobie na to pozwolić, więc korzystałem z dźwigni kredytowych. Bez tych dźwigni bym nie zrobił swojej pracy. Żal nie skorzystać. Ale jeżeli macie nadmiar gotówki, no to po co wam iść do jakiejś papierki w banku, wiesz, tam się tłumaczyć, ile zarabiacie, po co wam kredyt i tak dalej. Kupujcie za gotówę. Kupowałbyś za gotówę, bo wiem, że teraz jednak częściowo bierzesz kredyty. No bo mi nie dają, bo jest ciężko ten kredyt wziąć z banku. Ale gdybym mógł wziąć, to na pewno bym, wiesz, gdybym miał nadmiar gotówki, to żeby uprościć drogę, nawet brałbym za gotówkę. Ale idę inną drogą, skaluję się na dźwigni, na lewarze. Czemu te mieszkania, a nie lokale? Bo wiem, że powiedzieli, że one Ci się nie podobały. Często ludzie idą tylko w komercję. Ja tak poszedłem. No? Bo nie ma łazienki, bo nie ma kuchni, bo jest inny klient, bo myślisz, że jest firma, to Ci zapłaci na czas, a wszystko wyszło odwrotnie. Lepiej płaci klient prywatny,
lepiej zrobić tą łazienkę, kuchnię, jest dużo większe zainteresowanie rynku, tańsze są media, tańsze podatki od posiadania, nie ma VAT-u, no dużo rzeczy. Dobra, czyli wiemy już, nieruchomości w tym wydaniu dalej mają dla Ciebie sens. Tak. My też zrozumieliśmy ostatnio jedną rzecz, idąc faktycznie w kamienicę, że brakuje na miejscu, na rynku towaru, który my jesteśmy w stanie dostarczyć, małe mieszkania. Dokładnie. I tu jest właśnie taki fajny koncept. Pytanie, co właśnie sądzisz o małych mieszkaniach? Kawalerki, 25, 30 metrów, kto w tym zamieszka? W ogóle z jakieś, już nie mówię o 16 metrów, o 18, ale niech to będzie 25. Skąd ogromny ludzie, rynek, ogromny rynek. Czemu hejtują? Sam bym tak, znaczy nie wiem, bo ja sam bym takie coś chciał. Gdybym chciał dzisiaj wynająć mieszkanie, naprawdę wziąłbym coś najładniejszego i najtańszego. Jak biorę hotel, nawet wczoraj, no bo ja nie wstydzę się jak gdyby tego, że żona mówi tak, jest za 17 tysięcy złotych, załóżmy, w Turcji kanciapa, gdzie śpimy razem z dziećmi, za 21 zajebisty apartament, gdzie mamy dwie osobne sypialnie i jakiś tam pokój wspólny, i za 90 jest osobny dom. No i którą opcję wybrałem? Środkową. Środkową. No bo mam osobną sypialnię, dzieciaki mają osobną, mamy jakiś pokój taki nie wiadomo po co, nie będę się gnieździł jak gdyby w jednym i wybieram środką opcję. I uważam, że taką opcję wybiera młody człowiek. Jak ma mieszkać z kumplem w pokoju w akademiku, to woli z dziewczyną wynająć fajne mieszkanko, nie wiem, jedno, dwupokojowe, malutkie gniazdeczko. Kurde, no to jest kompromis. Bo wiesz, ludzie myślą, że to są nory, te 20-parometrowe mieszkania, albo ja robię 32 teraz, 33, pokój z sypialnią. Kurde, wszedłem tam ostatnio i ja nie chciałbym tam mieszkać, dlatego że dorobiłem się kasy, nie wiem, lubię przestrzeń, mam to w dupie, nie muszę się nawet z tego tłumaczyć, ale 10 czy tam, nie wiem, 15 lat temu to było takie gniazdo, że to jest kosmos. Taka wiesz, ludzie też że to nie jest apartament, to jest apartament, właśnie to jest apartament, bo jest czyściutko, wysokutko, balkon, widok na całe miasto, świeżutka winda, parking wielopoziomowy, wiesz, no nie ma wstydu. A ktoś zapłaci za to dwójkę, czyli zrzuci się z dziewczyną czy z chłopakiem po 1000 zł, ma wszystkie do mnie pretensje. Kuba nie ma światła. Kuba, oczywiście ja tego nie będę słyszał, ale ma prawo wybrzydzać i mieszka jak król. I nie ma tych mieszkań. Tu się zgadzam, że na rynku tych mieszkań będzie brakowało. Nie no, w ogóle wiesz co, przyrównuję sobie do moich czasów na studiach. Mieszkanie, 6 osób, słuchajcie, 2 osoby w pokoju, łazienka na 6 osób. Nie ma zestawienia. Mamy ogromny kącik szczerości. Ja wierzę, że połowa materiału nie pójdzie na ten kanał. Natomiast w 2007 albo 2008 roku, kiedy ja już miałem naprawdę dobrą firmę, miałem 40 swoich ludzi, jakiś pierwszy lokal i tak dalej, mieszkałem na poddaszu w domu kolegi z żoną. Taki mieliśmy pokój, taki, no, ten dom został zburzony, był tak słaby, że my mieszkaliśmy w 6. Płaciliśmy za lon chyba po 500 zł. Taka była zrzuta na ten dom. Na jakieś prądy, gazy, coś. I ja nie miałem z tym kłopotu. Ja miałem tam naprawdę szczęśliwy rok życia. Może 1,5. Tam się zaczął mój biznes odzieżowy. Tam rozwinąłem Mobile English. Miałem tam Z4, miałem zajebisty samochód. Motocykl tam miałem. Jakąś siłownię. Tam ławeczkę wziąłem. Ławeczkę, 2 hantelki. Ale mieliśmy naprawdę takie, no, łazienkę wspólną z kolegą. Bartkiem zresztą z Łodzi pozdrawiam. Był kierownikiem Monary. Ja nie miałem, nie wiem, jakiegoś takiego poczucia, że jestem przybłędą, że to jest patodeweloperka, że mnie kolega oszukał, a ja żonę, że słuchaj, ja cię oszukam teraz, bo nie będziemy mieszkać w apartamencie, tylko u kolegi na poddaszu. Tylko, nie wiem, no były to jakieś, to nie były te kategorie. I wyobraź sobie teraz, że ktoś wynajmuje mieszkanie 28 metrów, ładnie urządzone, za 1500 miesięcznie, czy 2, i sobie tam z żoną mieszka, czy dziewczyną, czy chłopakiem, czy tam z papuszką. Także to jest, wiesz, taka gównoburza. Nie wiem w ogóle, jeżeli jest tak dobrze, no bo to też są zarzuty, no to przecież jak ktoś ma tych pieniążków za dużo, pieniędzy, no to niech sobie wynajmie większe mieszkanie. Ja życzę każdemu mojemu najemcy, żeby przeszedł do większego mieszkania. Życzę sobie, żebym wynajął te mieszkania taniej. Albo żeby ktoś powiedział, Kuba, płacę za 3 lata z góry, chcę 200 zł mniej. Kurczę. Życzę każdemu, żeby media tak nie rosły, bo właściciele nie biorą tak dużo, jak za prąd i za te wszystkie ogrzewania, fundusze remontowe. Nie no, wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle te dzisiejsze czasy, tak jak powiedział premier Morawiecki,
żeby za miskę ryżu zapierdzielali, bo są teraz zbyt wysokie oczekiwania. Oczywiście jest to skrajność, z którą ja się nie zgadzam, ale zgadzam się z tym, że te oczekiwania, że nie tyle oczekiwania, bo to często nie ludzie mają pretensje, którzy w tym mieszkają, tylko ci, którzy i tak by z tego nie skorzystali. Nigdy. I nie skorzystają. Dokładnie. Znaczy, kurczę, wszystkiego to dotyczy. No przecież, wiesz, rozmawiamy o samochodach, rozmawiamy o wycieczkach, o dobrach jakichś w ogóle, o wydatkach. No każdy chciał, żyje wyobrażeniem. Czemu to jest wszystko takie drogie? Czemu stać mnie tak mało? Ale to jest wyobrażenie, a zdarzenie jest takie, że masz na koncie daną kwotę, którą możesz wydać i tyle. Albo masz tak mały garaż, że możesz mieć tylko 2 motocykle. Albo 3 na ścisk. Ty wiesz, jaki to jest problem? Wiesz, jakim ja jestem obiektem kpin w oczach kogoś, kto ma wielki garaż na przykład pod całym domem. I mówi, jaka to jest sierota z tej łodzi, patrz, ma skuter w leasingu. Zobacz, jaka. Zobacz, Bożenka, patrz go. Chciałaś ten skuter? Zobacz. Zobacz mojego Harley'a. Także wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale rynkowo tego towaru brakuje na rynku i myślę, że może nie będzie brakowało, bo my jako inwestorzy wiemy, co mamy robić, więc robimy. A młodzi ludzie mają, też wiedzą, co mają robić. Zawsze można wyjechać albo zmienić mieszkanie na mniejsze lub większe, albo kupić swoje, czego też każdemu najemcy życzę, żeby się przemęczył u mnie 2-3 lata i sobie kupił coś większego. To na tym ta gra polega. Zauważyłem, że często osoby, które były najemcami kilka lat w różnych mieszkaniach, też lepiej dopasowują później pod siebie mieszkanie bądź dom, który chcą kupić, bo więcej zrozumieją. Albo męża lub żonę. Też. Jak z kimś wytrwasz w kawalerce 2 lata, albo na poddaszu kolegi, jak wytrwasz 1,5 roku na poddaszu domu kolegi z żoną, z 2 firmami i z 4 kolegów, karpia nawet w basenie żeśmy kupili, taki basen mieli. Nie przeżył ten karp długo. To będziesz w szczęśliwym związku później. Polecam małżeństwu sprawdzić się w kawalerce. Najlepiej Filipa albo mojej. I wspólne łóżko, jedna kołdra. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Śliczne, dzięki.